Zapraszam do środka. To jest koziarnia. Zostały tylko młode, są odłączone od matek i po prostu nie mogą być razem, bo by podpijały mleko, prawda? Muszą miesiąc, dwa być osobno, żeby zapomnieć. Jest to na 8 stanowisk hala. Osiągłus stoi poparty do nas i tu się podłącza aparat ubiorowy. Są takie same jak dla krów, tylko kozy nie mają 4 strzyków, tylko 2 strzyki, tak? Także aparat ubiorowy. Na jedną krowę. I te dwa kubki udajowe podłącza się na strzyki. Zobaczmy jeszcze kozła. On jest zmęczony, wczoraj 9 kóz pokrył. A zobaczyć, jak wygląda ser. Jest to już skrzep gotowy, on jest w tej chwili odcedzany. Wychodzi z niego serwetka. Powstaje biały, twardowy ser. On ma już inną konsystencję, jest twardy. Jest to produkt wyjściowy do serów, do różnych rodzajów serów. Jeżeli wsadzimy go do solanki na około 2 tygodnie, będziemy mieć fetę. Jeżeli obtoczymy w ziołach, będziemy mieć ser smakowy.